Dzień dobry i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś przeniesiemy się w świat muzyczny, aby przyjrzeć się bliżej zespołowi Na Snacha. To genialne muzyczne przedsięwzięcie, które nie tylko zdobywa uznanie na lokalnej scenie muzycznej, ale również integruje różne kultury i inspiracje muzyczne. Nasz gość dzisiaj to lider zespołu, który podzieli się z nami historią powstania zespołu, ich muzyczną podróżą i planami na przyszłość. Cieszymy się, że możemy Cię dzisiaj tutaj gościć. Witaj, Nikita. Cześć, cześć. Słuchaj, zacznijmy może od samego początku. Jak powstał zespół Na Snacha i jakie były inspiracje założycieli? Tak naprawdę ciekawa historia. Zespół powstał po wydarzeniu Jam Session, które odbył się na uczelni gdzieś w ubiegłym roku. Chyba w tym miesiącu, na początku wiosny. Powstał przeze mnie i perkusjonisty. Zbieraliśmy co najmniej za 2 godziny, zebraliśmy na tym jam sessionie i zdecydowaliśmy, że jesteśmy o tyle zaangażowani, że chcemy założyć zespół. Założyliśmy zespół, okazało się, że nie mamy nic. Ni sprzętu, ni miejsca, ni umiejętności, nic nie mieliśmy na początku. Na przykład pierwszy koncert, który daliśmy, to był koncert Gra Gitara. To perkusjonista grał na kartonach zmontowanych przeze mnie specjalnie. Znalazłem, duży karton był od odkurzacza, mały karton był chyba od jakiegoś silnika do komputera i pozostało było jeszcze kastrule. Z kuchni wziąłem. I to był nasz taki pierwszy koncert. Byliśmy o tyle zaangażowani, że nawet nie potrzebowali nic. Fantazja była bezgraniczna. I gdzie graliście ten pierwszy koncert? Pierwszy koncert był na wsi właśnie. I dzięki reżyserowi dźwięku, Krzysztofu Panu, to on tak bardzo nagłosił te kartony, że oni brzmiały prawie jako rzeczywista perkusja, taka zwykła. Czyli rozumiem, że tą pierwszą sesję zagraliście we dwójkę, tak? Nie, we czterech zagraliśmy. Był ja, perkusjonista, gitarzysta i jeszcze jeden gitarzysta był też. Z nim spotkaliśmy przez po prostu po znajomości na jednym kierunku. Uczyliśmy i okazało się, że ktoś z nas jeszcze gra na gitarze i w taki sposób zebraliśmy zespół. Mówiłeś, że zaczynaliście od kartonów bez sprzętu, bez niczego. Co się zmieniło? Co się stało, że nagle macie, powiedzmy, pełne wyposażenie swojego zespołu? Na szczęście okazało się, że znaleźliśmy idealną wokalistkę, która miała swój mikrofon, swoje nagłośnienie i nawet jakieś klawisze mała. Później ojciec perkusji przysłał z Kijowa chyba jakieś stare perkusje z lat 80. Na nich nawet by została wybita cena. O tyle oni byli, one chyba były starsze nas wszystkich razem wziętych. Ja sobie kupiłem gitarę na pierwszą stypendię, kupiłem i gitarzysta też kupił sobie pierwszą gitarę na pierwsze swoje zarobki. I od tego zaczęliśmy. Mówiłeś, że zacząłeś od jam session, coś takiego? Tak, tak. To wydarzenie, które powtarza chyba co rok na tej uczelni, żeby wszyscy, kto jakoś jest związany z muzyką, poznali sobie. I po prostu mieli możliwość założyć coś, nowe znajomości, ewentualnie zespół, jak powstał nasz. Czy poza jam session, gdzie potem zaczęliście grać i gdzie się rozwinęliście? Rozwinęliśmy do tego, że zaczęliśmy grać przy ulicy. Mieliśmy 10 koncertów na ulicy 3 Maja, w centrum, na placu. Chodziliśmy prawie do każdego pubu wszedłem i zapytałem administratora, czy nie mogliśmy na podstawie wolontariusza zagrać w tym pubie, żeby jakoś rozwinąć, zdobyć doświadczenie pracy z publicznością i ewentualnie pokazać swoje umiejętności, zwalczyć z tą bojaźnią sceny. Na przykład wokalistka i gitarzysta bardzo bojali się tej sceny i bali się ludności przed nimi wystąpać. Widziałem na waszym kanale na YouTubie, że macie nagrania z pubu James Pub, coś takiego? Tak, tak, tak. Współpracowaliśmy z pięknym zespołem Get, który zaprosili nas na rozgrzewkę zagrać przed nimi. Właśnie w tym pubie Jameson. Jeszcze był jeden niewielki koncert w innym pubie, ale niestety nie został nagrany przez to, że kamera rozładowała.
Skąd pomysł na wykonywanie coverów w pubie? Jakie reakcje wywołują to u waszej publiczności? Decyzja była taka, że nie umieliśmy więcej. Wychodziliśmy z naszych umiejętności. Coś swoje wymyślić chcieli, zawsze chcieliśmy. Nie udawało nam. Moim pomysłem jest, że problem w tym, że każdy z nas osobno umie grać. Wokalistka pięknie umie śpiewać, ja pięknie umiem grać na basie, perkusista też umie grać, ma odpowiedni sprzęt. Ale nie ma między nami jakiegoś połączenia, takiego abstrakcyjnego pomysłu wspólnego do tworzenia. Na przykład ja mógłbym stworzyć coś, kiedy już część muzyki już istniałoby. Tak samo gitarzysta i perkusista. I nie udało nam się stworzyć coś swojego w tym czasie. I zaczęliśmy od tego, że każdy z nas lubił słuchać Nirwany, te piosenki. I zdecydowaliśmy, a po co nie zagrać w to samo? Możemy, możemy. Zaczęliśmy uczyć każde swoje odcinki na swoim instrumencie i zagraliśmy właśnie te covery dopiero. Z tym pomysłem, że w przyszłości będziemy rozwijać i zrobimy coś swojego. Właśnie obecnie chyba w ciągu miesiąca pracujemy nad swoją piosenką pierwszą. Czyli rozumiem, że teraz już tworzycie jakiś utwór swój, tak? Tak, jesteśmy w trakcie tworzenia. Co głównie gracie? Głównie gramy zwykłego roku, alternatywnego roku i pozostałe rodzaje roku. Czy nazwa zespołu jakoś się łączy z waszym gatunkiem muzycznym? Jakoś to powiązane jest? Nasnaga można przetłumaczyć jako wielkie, wielkie zaangażowanie, co właśnie wyobraża nasze gry na tych kartonach. Rozumiem. Czy wy wszyscy jesteście z jednej narodowości? Tak, wszyscy, nie, dopiero był jeszcze z nami Daniar, który jest z Kazachstanu. Za czas istnienia grupy zmieniliśmy chyba 4 uczestników. Zmieniliśmy jednego gitarzysta na tego właśnie Kazacha. Później Daniar zdecydował, że już nie jest tak zadowolony z zespołu i nie chce już grać, chce odbyć ostatni koncert i opuścić grupę. No, to opuścił i znaleźliśmy podczas konkursu w Shizma Talent nowego uczestnika, Kiryla, który właśnie idealnie grał na gitarze, potrzebowaliśmy solo gitary i on chętnie zgłosił do nas, do zespołu. Rozumiem, że w waszym zespole jest was aktualnie 5, 2 gitarzystów, wokalistka. Ty na gitarze grasz i perkusista. Na gitarze basowej, tak. To jest was 3 gitarzystów, czy jak to tak, wygląda? Tak, tak. Rozumiem, że ty grasz na gitarze basowej. Macie jeszcze elektryczną pewnie gitarę? Tak, 2 różne elektryczne gitary. A 2 elektryczne gitary. Tak. Ewentualnie ja mam w swojej właśnie kolekcji z 10 gitar. I teraz, obecnie. To mam gitarę akustyczną, elektryczną, półakustyczną, półelektryczną, basową, akustyczną, basową, elektryczną. To prawie wszystkie rozdaje, które mogą istnieć na świecie. Rozumiem, że od dawna grasz na gitarze. Uczyłeś się gdzieś, czy samouk? Zacząłem grać jeszcze w 5 klasie podstawówcy w estradowej orkiestrze, jako saksofonista i klarnetysta. Później chodziłem do szkoły muzycznej, skończyłem ją, podstawową szkołę muzyczną i średnią szkołę muzyczną, jako saksofonista. Później grałem w jazzowym zespole w Kijowie przez 2 lata, w którym byłem obecnie saksofonistem. Gdzieś od roku 19 zacząłem pracować w dzieckim obozie letnim i tam zaangażowałem grę na gitarze przy ognisku. I właśnie o to mi zachęciło tak, że ja kupiłem sobie pierwszą gitarę gdzieś w roku 19. To była najtańsza, którą ja mogłem znaleźć i chyba brzmiała przynajmniej jakoś. Mało nawet jedną dziurę ze spodu, która nie przeszkadzała mi. I zacząłem grać w zespołach, w tym właśnie obozu, przed ogniskiem i bardzo mi to się podobało. Przez 2 lata nie rozwijałem w żaden sposób, tylko grałem to, co umiałem. Od roku do roku to samo grałem. Może jakieś 2 piosenki za rok nauczyłem się, a tak nic więcej. I później zastanawiałem, że można jakoś bardziej rozwinąć, kiedy zobaczyłem jeden zespół, który nazywa się Power Wolves. To chyba niemiecki zespół, który gra power metal. Ja założyłem, że chcę tak samo grać, nauczyć się. Później się zacząłem uczyć nową teorię, nowym technikam. Kupiłem pierwszą gitarę elektryczną i zacząłem rozwijać od tego czasu.
Jakie są najbardziej pamiętne chwile z waszych koncertów? Najbardziej pamiętny chyba będzie specjalnie dla nas organizowany koncert na Wsizie i ten pierwszy występ przed publicznością na ulicy, właśnie na 3 maja. Ja na przykład zapamiętałem to, że w jakiś moment dwie dziewczyny przybierzaliśmy do mnie i jedna wzięła mnie za rękę i poprosiła o zdjęcie ze mną. A ja byłem po prostu w takiej piżamie zimnej z jednorożcem niebieskiej. I oni bardzo zaangażowali się tym. I chcieliśmy nagrać ze mną zdjęcie. To było, zaskoczyło mnie, bo było tam przerwa 10 sekund między piosenkami. I oni na szybko podeszli i poprosili o zdjęcie ze mną. Mówiłeś przed rozmową, że dosyć ciężko jest wam się zgrać czasowo. Jak to wygląda? Dlaczego tak to jest? Wygląda tak, że na przykład ja mam wolne, no, gdzieś 4 dni w tygodniu. Nasz perkusista pracuje i studiuje. I wypada tak, że on ma wolne lub po 6, po 7 wieczora, kiedy obecnie już uczelnia jest zamknięta lub już zamyka, w trakcie zamykania jest. Wypada jeszcze tak, że w sobotę on ma cały dzień zajęty siłownią, pracą i właśnie życiem osobistym. Trzeba zostawić jakieś czas na życie osobiste. No, oczywiście, tak. I wypada tylko jeden wolny dzień, jedne wolne godziny, to w niedzielę w godzinach przedpołudniowych, tam do 4 do 5. I wszyscy jesteśmy zależni od tego, od perkusji. Na przykład nie byłoby mnie jako basisty, to zespół mógłby zagrać i zacząć uczyć, a później po prostu swoją rolę zagrałem już na miejscu na żywo. To bez perkusji nie da rady po prostu utrzymać się całości w piosence. Że rytm nadaje, tak, rozumiem. Tak, nadaje rytmu. Jakie są wasze cele, plany na najbliższej przyszłości? Cele na najbliższą przyszłość to stworzyć przynajmniej jedną piosenkę i odnowić te występy przed publicznością, kiedy już tak cieplej stanie, przynajmniej 20 stopni, zacząć występować przy ulicy i tym samym może coś zarobić na nowy sprzęt, na nowe mikrofony, ewentualnie są potrzebne. Czyli rozumiem, że jakoś tak poważnie planujecie tą swoją przyszłość jako zespół. Tak, tak, tak. Jaki jest wasz taki docelowy punkt na szczycie? Chcecie jeździć po Europie, po świecie i odgrywać koncerty? No docelowy punkt jest wygrać Eurowizję. O proszę. No tak, to najwyższy punkt, który chcieliśmy zdobyć. No przynajmniej ja. Nie kojarzę jak to zespół, ale chyba ja tak chciałbym. Czy jest coś inny, na przykład gatunek muzyki, który byście chcieli grać niż ten rock? Nie. Tylko rock? Tak. To jest takie trochę abstrakcyjne pytanie, co nie? Ale czy macie jakieś tradycje, rytuały przed koncertami? Kojarzy mi się, że przykładowo Metallica zbierała się w kółku przed nagraniami i wykonywali krzyki motywacyjne jak piłkarze na przykład. Macie coś takiego u siebie? Jeszcze nie powstała jakaś taka tradycja. Może w przyszłości będzie, ale teraz... Po prostu robimy próby, to można nazwać jako tradycją, bo zbieramy się co niedzielę, zawsze. Jak współpracujecie nad aranżacją coverów, czy tam właśnie jak teraz tworzycie własny utwór? Spotykacie się i jedna osoba rzuca pomysł, reszta przytakuje, czy to jest raczej jakaś wielka burza mózgów? Kto ma taką główną decyzję nad całym tym wyborem? No staramy się, żeby każdy miał prawo głosu i każdy mógł zarządzać tym, co będzie wprowadzone w piosence, ale zwykle lub jeżeli ktoś ma jasny pomysł, to on mówi zespołowi. Jeżeli pozostałe uczestniki akceptują ten pomysł, to robimy względem tego, co on mówił. Jeżeli nikt nie ma, to wrzucamy jakieś pomysły, jakieś do wspólnego kosza i później decydujemy, który był najlepszy i go bierzemy. Kiedy będziecie w najbliższej przyszłości grali? Macie już coś zaplanowanego? Mamy zaplanowane, tak. Koncert na Wsizie 21. To chyba specjalny koncert z piosenkami ukraińskiego pochodzenia. I później chyba w maju jest zaplanowane koncerty przy ulicy. Czy musicie mieć jakieś pozwolenie lub zgodę od urzędu, żeby grać na ulicy? Próbowałem się odnaleźć informacje na ten temat. Odnalazłem tylko informacje odnośnie Gdańsku. Ale nie okazało, że jest tak potrzebne i od województwa to zależy. Na przykład w Rzeszowie chyba jeden raz spotykaliśmy z Strażą Miejską, którzy mówili nam, że kończycie koncert, ja macie mandat.
przeciwnym przypadku, tak. Okazało się, że ktoś po prostu żałował, że my występowaliśmy w godzinach dziennych, w dniu wolnym i komuś to przeszkadzało. No raczej lepiej w dzień niż w nocy, prawda? No ja to zaskoczony tym, że nie można występować. Na przykład jakiś muzyk, który gra w solo na gitarze, to on nie tak głośny, a my mieliśmy perkusję i wzmacniacze duże, to, to już taki był poważny koncert, który mógł już przebić przez okno komuś. Rozumiem, że do tej pory jeszcze nie udało wam się mandatu żadnego zdobyć. Jeszcze nie. Czy często macie jakieś interakcje z publicznością, typu zagrzewacie ich do śpiewu, albo oddajecie im głos, lub po prostu po koncertach rozmawiacie z nimi? Próbowaliśmy oddać głos publiczności, nie udało. Bez szału poszło to. I na razie tylko rozmawiamy po koncercie, omawiamy co było, komu coś podobało, bierzemy recenzję od każdego, no nie od każdego, prawie staramy od kogoś wziąć recenzję na to, na przykład jakie mieliśmy błędy, co komuś spodobało, komu nie spodobało, co można byłoby ulepszyć i tym chyba wszystko. Jakie są najczęstsze komentarze? Podoba mi bardzo. Lubię te piosenki. Lub tam po prostu, wow, Nirvana! Jakie macie rady dla młodych muzyków, którzy chcieliby rozwijać, podobnie jak wy, założyć własny zespół, grać ze znajomymi? Robicie coś. Zawsze możecie. Na kartonach, na czymkolwiek, nawet na ścianach można zagrać przy wielkim zaangażowaniu. Czyli po prostu Coś robisz, tak. Wziąć się za siebie, spróbować. Zawsze próbować, zawsze szukać, nigdy nie opuścić ręki i starać się znaleźć wszystkie i korzystać ze wszystkich możliwości, które są podane przez świat dla ciebie. Czy chciałbyś coś dodać od siebie do słuchaczy? Pracujcie nad sobą, uczycie się, rozwijajcie się i wszystko będzie lepiej. Myślę, że to na tyle z mojej strony. Dzięki wielkie, że nas odwiedziłeś, że podzieliłeś się z nami historią, dałeś parę cennych rad. Życzę ci samych sukcesów na drodze kariery. Mam nadzieję, że kiedyś będę was słyszał w telewizji, na Eurowizji. Samych sukcesów i do usłyszenia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie.